Cześć, siema, Elo, oczywiście z tej strony Elo, to jest kolejny odcinek, słuchajcie, polskiej wsi, jak widzicie, Ursus 1014 Finn jest już sobie na miejscu, a to oznacza, że coś będziemy robić. A co będziemy robić, słuchajcie, no oczywiście Pottinger Mexic, przyczepka, a co to może oznaczać? No słuchajcie, do ogarnięcia jest kiszonka, tak, kiszonka, no to wsiadajmy, palmy dziadygę, już został odpalony. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie good. Zbiera. Kurnia dziot. No jak na razie. Jest ok. Jest ok, dobra. Niby jedna rzędówka, a jednak dwurzędówka. Patrzcie. No masakra. Ale dobra. Objedziemy w ten sposób po dwa rzędy, jeżeli da radę, to czemu już by nie? Kukurydzy też należy się. Słuchajcie. No i co? No i... Aha, tu już bierze jeden rządek. No spoko. No spoko, spoko. Niechaj tak będzie. Ale sypie jak cholera, jak cholera. Tu... O Jezusie Maryjo. Panie Święty. Co tu się dzieje? Kto to tu tak posiał? No pierdziele. Jaka głupota. Czekajcie, sobie zamknę okienko. Czy drzwi, przepraszam. I szybko, co by mnie tu kiszonki nie naleciało za dużo. Dobra. No jakoś tak się muszę z tym wyciągnąć. No bo innego sposobu nie ma. Żeby to ogarnąć rozsądnie. Będziemy to robić w ten sposób, bo inaczej się po prostu inaczej się po prostu nie da. Chyba tu przyjdziemy po tym kultywatorowanym. W sumie też moje. Dobra, poszło. Poszło. Elegancko. No niestety tak będziemy to czynić, no bo innego wyjścia na razie nie mam. Nie mam żadnego murzyna, który mógłby mi to ogarnąć. W każdym razie powoli toczymy się pomału. 10-14 sobie daje radę, tam 12-914 już czeka. Będzie przeznaczona do pryzmy ugniatania, także całkiem sympatycznie, myślę. Całkiem sympatycznie. Kurczę, muszę jeden kołem tak bardzo bliziutko jechać. Aha, no i za bliziutko pojechałem. O, w ten sposób i będzie dobrze, myślę, będzie dobrze. No jak na razie sypie, no nawet nieźle bym powiedział, bo jak na razie z jednego przyjazdu będę miał prawie 5 ton, tam 5000 litrów, kto tam woli. Więc to jest naprawdę, no myślę, niezły wynik, nie? Jestem ciekaw, ile w ogóle z całego pola mi wyjdzie. Bo to też, nawet ponad 5 ton, proszę bardzo. Z 5300 wyjdzie w sumie. No i bardzo dobrze. Nie wiem, czy ja tych dwóch pól nie połączę, wiecie? A może i nie. No jaki mijak! Panie, ja to muszę poprawić. No tak być nie będzie, nie? No tak być nie będzie. No i wdupiłem się w błoto, nie? Poszedłem jak gdzieś w paśnik. O. No i widzicie, jak piknie. Dobra, jeszcze to. Tu się teraz wywiniemy. Czekajcie, ja się zdążę wyłamać koło tego drzewka. Udało się. Szczepa też przejdzie. Przeszła. Dobra. I elegancko. Proszę bardzo. Jak pięknie to wszystko... jak to pięknie wszystko nam idzie, nie? Pomalutku, powolutku, słuchajcie, damy radę sobie wszystko wykosić. Nie ma biedy, trzeba se radzić, żeby to wszystko, wiecie, zebrać dla krówków, bo krówki muszą być szczęśliwe, mieć co konsumować, a ja przy okazji co sprzedać, bo też pewnie nadmiar tej kiszonki pójdzie na handel, tak też czuję. Mogłem, owszem, wynająć firmę do tego, żeby przyjechali się czkarnią i mi to skosili, ale myślę sobie, kurde,
No szczypię się z hajsem. No tego, tych pieniędzy nie mam aż tak dużo. Oni chcą kurwa 6 tysięcy za przejechanie, nie? Jeszcze swoimi zestawami mam to odbierać. No ja sobie myślę, kurna, to się nie opyla. Więc z drugiej strony wykoncypowałem sobie, że trochę się pobawię. Ale będę miał, nie? Nie, no. Masno fest, bym powiedział, masno fest. Proszę uprzejmie. Połowa przyczepy już zasypana, czyli 14 ton będzie jak w mordę strzelił. Dam radę tutaj dwa rządki jakoś wykosić. Dam radę, tylko mijaki będą. No to trudno. No to mówi się trudno i żyje się dalej, nie? Nie będę tego tematu jakoś specjalnie przeżywał. Że jakiegoś mijaka żebym zrobił czy coś. Daj to spokój. Daj to spokój. No, w każdym razie, słuchajcie, tak będzie to szło, czepkawki. I lecimy dalej, słuchajcie, po grubości. I po całości, no bo tu się nie ma co opierdzielać, trzeba robić. A wam się Polska wieś bardzo podoba. Nie wiem w sumie dlaczego tak naprawdę. Dajcie znać w komentarziach. Jak ktoś jeszcze raz zapyta się, co to za mapa, to wtedy się będę blokował komentarze. Bądkowo, słuchajcie, oglądajcie przepraszam, filmy całościowo i sobie oglądajcie, co tam się dzieje, co gadamy, bo ja nie będę 50 tysięcy razy powtarzał kurde, jak i mijak, ja jebie powtarzał dla każdego, co na jakiej mapie gram, albo czytajcie po prostu komentarze. O, to też dobre rozwiązanie w sumie. No, czyli ja muszę tak, o, pomiędzy rzędkami jechać, wtedy będzie zbierało, albo nie będzie zbierało. Czyli bliżej jednak prawej strony. Zbiorę dwa na raz. Okej, zapamiętam. Cenna uwaga. Dobra, no, wykręcaj Marian, kręć tym kółkiem. Dobra. No jedź, jadź. Jadź, Andrzeju. Dobra, pierwsza przyczepa zaraz będzie wykoszona. Trochę to jest monotonne, to mi się schodzi, no ale... Cóż. Jak się trochę chce przycebularzyć i przyoszczędzić hajsu, to tak niestety jest, nie? Tak, wiem, Polaczki, cebulaczki, te sprawy. No ale wiecie, no trzeba sobie radzić jakoś, nie? Aha. I mi pykło, proszę bardzo. Ja jebie. Ale to było fajne w sumie. Dobra. No i zaraz będzie 80%. Jestem ciekaw, czy ja objadę cookoła, czyli co to byłyby trzy przejazdy dookoła i będzie cała przyczepa? W sumie ma to jakiś sens. Tak pomyślę. Proszę. Ja w życiu, słuchajcie, u mnie w okolicach się nie robi, skąd pochodzę, rzecz jasna, nie robi się kiszonki. Naprawdę, nie robi się kiszonki z kukurydzy. Takich rarytasów u nas nie znajdziemy. O nie, nie. Czekajcie, sobie jeszcze to chcę zetknąć, bo tutaj ten mijak taki jest bardzo, bardzo brzydki. Dobra. No nie wiem, czy ja dojadę. No nie wiem, czy ja dojadę. Oj, chyba nie. Oj, chyba nie dojadę. No nie wierzę, jaki mijak mi wyszedł. Muszę cały czas jechać z kamery zewnętrznej, żeby kontrolować właśnie takie coś, nie? Masakra. A później będzie trzeba to wszystko poogarniać. Aaaa, tam. Nawet sobie 15 ton wchodzi. Czy ponad 15 ton wejdzie na tą przyczepę.
Zobaczymy, za 14600 już weszło, nie? Może 15 w sumie wejdzie równe. Tak mi się wydaje. Ta, 15 to jest. No dobra, no to 15 ton już mamy. No to teraz pora to wysypać, nie? Wysypać, wykapalaćka się stąd. Taki skierunek, że to z prawej strony, no dobra. No jedź, ziomek, jedź! Jedź z tym! I mnie tutaj nie stresuj. Blisko jest, także nie ma najmniejszego problemu. Dobra. Elegancko, proszę bardzo. Jak zwykle dobra robota. Jeszcze zrobię innego myka. Ja to przejadę sobie po prostu już zestawem. Żeby to rozciągnąć trochę. Zawsze to trochę będzie, nie? No właśnie, o tym mówię. Ale ja chyba sobie ustawię, słuchajcie, na... Aha, czyli jest tylko prawa, lewa. Okej. Dobrze zrozumiałem. Przepraszam. Dobra, lećmy dalej. Ja bym te mijaki tutaj poprawiał od razu. Bo mnie to będzie stresować. I denerwować przy okazji. Dobra. Wycięte. I co, wychodzi tutaj hektar na godzinę, tak? No może być i hektar na godzinę. Nie ma najmniejszego problemu. Dobra. Resztą się zajmę później, teraz zawracamy. I lecimy sobie z tą częścią. Żeby to wyrżynąć, ale będę rżnąć. Czyli to 2,5 w sumie. Przejazdu to jest cała przyczepa. Okej, okay, I understood that. No ale w przyszłym sezonie to albo ja sobie kupuję sieżkarnię, albo ja już inwestuję w firmy, bo to bez sensu jest. To jest kurwa pierdolenia z tym. Jedź tam pan. Tak na własne potrzeby to tak, a ja chcę w tym przyszłym sezonie 3 pola zasiać kukurydzy. Tylko na kiszonkę. Pani co, jedno żydówko mam to ciąć? No prośba. Ziomeczki. To się po prostu mija z celem, nie? Tam nie wiem, będzie powiedzmy, nie, 10 hektarów, co ja mam 10 godzin ciąć. Czy nawet więcej. To wiecie jak to jest. No i idzie, no i idzie, no co ja mam powiedzieć, że nie idzie jak idzie. Ale... Daj to spokój. Daj to spokój. Znaczy, no... Wiadomo, nie? Jak jest. I wiadomo też, jak to powinno być, nie? Ale myślę, że będzie dobrze. Jedną żadówką też dawno takiej akcji nie było. Fajnie, bo tu kurczę, mogę w sumie tak trochę koło śladu jechać. O, widzicie? Jak robię ślad prawą osią, to mogę nim lewym kołem jechać. I wtedy jest idealnie, nie? I wtedy jest perfekcyjnie, no i genialnie. Czy też tak wyjdzie? No też tak wychodzi. Są te pieprzone mijaki. Ale to się poprawi później.
i będę tam już, wiecie, kombinował, później jak się skończy już całe pole, to pewnie jeszcze dużo mi jako zostanie, to ja się po prostu przejadę do niej do Żydów i to dotnę. Bo to nie ma co się tutaj właśnie nad tym tematem rozwodzić czy coś. To właśnie później wychodzi, o, takie coś wychodzi, nie? Ale dobrze jest, no ja jebie! No, dziękuję. Więc dobrze jest, zdajemy radę. Ciśniemy mocno. I druga przyczepka już wpadnie. Zaraz. Znaczy może nie tak zaraz, ale... za dłuższą chwilę. Do silosu. No i 30 ton będzie już za nami, nie? Elegancko to pójdzie. Moment, normalnie. Normalnie powiem wam, że no... no się zapierdala, no. Co ja będę mówił, jak się nie zapierdala, jak się zapierdala? O Jezu, przepraszam. Pierwszy dzień dzisiaj. Docencie, że to jest pierwszy dzień. Pierwszy dzień do pewnego odcinku. Docencie to i łapeczkę w górę zostawcie. Za pierwszego ziewa. No właśnie. Może być troszeczkę mniej odcinków, bo zawalony jestem znów prasą, ale się staram. Staram się, słuchajcie, jeszcze u mnie akcja remontowa się rozpoczęła w mieszkanku, także może być jeszcze delikatne poślizgi, ale staram się to, mówię, robić dziś na bieżąco. Wiecie, żebyście wy mieli też przede wszystkim rozrywkę. No ale zobaczymy, jak to wszystko koniec końców wyjdzie. Tak, żeby to miało, wiecie, ręce, ręce i nogi przede wszystkim. Bo to nie chodzi o to, żeby to nie wiadomo co z siebie robić, ale niektóre rzeczy też się muszę zrobić. Ale teraz jest troszeczkę czasu, bo tak wyszło, to sobie to ogarniemy w tym terminie i już będzie spokój. Na jakiś czas przynajmniej, bo to wiadomo jak to z remontami jest, nie? Nie udaje się być na wielkim bobem budowlańcem, bo nie jestem. O Jezu. Ale... no cóż, to trzeba, to trzeba, nie? Także... źle nie będzie, myślę. O. I to źdźbło mnie wkurwiało tutaj. Dobra. Dammit. Teraz będzie dobrze. No. Teraz będzie dobrze. No nie wiem, czy tak będzie dobrze. O, teraz powinno być idealnie. No co jest z tym? O. To muszę mocno kontrolować. Po tej stronie, że to wszystko się wycinało. A to jest kurwa pokrzywione w cholerę. No ale już druga przyczepa, 30 ton będzie już na silosie, więc spoko, fajnie. Już pougniotamy trochę też z 912. No to wiecie, 30 ton to już nie jest tak mało w sumie. Tak naprawdę. A później to się już, wiecie, już później przyczepka po przyczepce, przyczepka po przyczepce. Jeszcze drugie pole tam czeka. Też do skoszenia na kieszonkę, wszystko w pierdolę do tego silosu i będzie... i będzie git! I będzie git. Bo jak na razie tutaj, no mówię, no dajemy radę, nie? Zobaczymy w sumie, gdzie mi teraz ten, gdzie mi teraz pełna przyczepa wyjdzie. Bo mam niby 11,5 tony. No ale zobaczymy. Ja myślę, że trzeciej przyczepy nie będę tutaj wam kosił, po prostu dokoszę tą, wysypię i tam pognotam i tam skończymy już akcję, reakcję. Bo to tak samemu to tak, wiecie, lipa trochę, 80% właśnie dropnęło, elegancko. Bardzo się z tego powodu cieszę, patrzę tylko czy się wszystko ogarnia, wszystko się ogarnia. Pięknie, o proszę. Proszę bardzo. Sympatycznie to poszło. I tak się tylko, kurczę, wydaje. Ale już 30 hektaryśmy wykosili, nie? To się tylko tak mówi, nie?
Co to jest, na co to komu, po co to komu potrzebne i tak dalej, nie? Ale no mówię, no gdzieś tutaj to wszystko ma ręce i nogi. Ręce i nogi i cóż, no i jedziemy z tematem dalej, nie? No właśnie. Proszę bardzo, jak pięknie to wszystko. Umorusan jest w błocie. Znaczy, że pracuje. O, i teraz tu się elegancko zrówna. Ta strona jakoś mi lepiej wychodzi niż ta. Serio. No proszę, tutaj następie takie od razu. To ja to od razu wytnę, pierdolę. Tak, bo mnie to drażni. I trochę myli przy okazji. O, widzicie jak elegancko już teraz wygląda. Nie jestem mistrzem, przyznaję się bez bicia. W koszeniu kukurydzy. Jednorzędówką. Chociaż trochę hektarów już opierdzieliłem przecież na prawniku. Ale nie, nie, nie. No właśnie o tym mówię, nie? Właśnie o tym mówię, że no to szemi za szeroko weźmie. I takie cudawianki później wychodzą. No ale no cóż. Nie będę się nad tym tematem specjalnie, wiecie, tutaj rozczulał. Jest taka, tniemy tym, nie? Gdyby była sieczkarnia taka profesjonalistyczna, to bym profesjonalistyczną sieczkarną sobie pomykał, nie? 99%. Dobra, podnieśmy. I teraz pizda w tłoki. Ej, poszli. Z 15 tonami. Poszedł. Jak dzik wpaśnik. Jak Kasper Mariolka, nie Sebik. Jak Sebik swoją Karynę. Oto, to, to, to. Dobra, teraz tak, kołem tutaj. Elegancko. Dobra. Dobra, gaśmy tego Ursusa. 912 już czeka. Wycofajmy. No i trzeba trochę poobijać, nie? Żeby potem się też się przylewie przyjeżdżało. Te moje 30 tonów na razie. Szkoda, że no nie ma napędów. No ale już trudno. Nie ma, to trudno się mówi, nie? Trzeba pracować tym, co się ma. Ale nie tutaj się, wiecie, rozczulać, nie? Bo to nie powinno tak wyglądać. I plasek się w sumie zrobi, ale to dobrze. Bo będzie łatwiej w to przejeżdżać. Potem będzie łatwiej to ogarnąć. Gdzie? O. Elegancko teraz jest wszystko. Takiej ładnej kupeczki zrobić taki placek. Dobra. Dobra, moi drodzy, i tym widokiem, i tym optymistycznym akcentem, i jak optymistyczny może być koniec wakacji, kończymy ten odcinek. Jeśli wam się podobało, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, wpadnijcie na fanpage na Instagrama i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.